Dzień dobry i witam Was serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Masuj z głową. Dzisiaj zajmiemy się pracą z mięśniami przywodzicielami i od razu może powiem na wstępie, jak nie widzieliście jeszcze filmu poświęconego anatomii palpacyjnej mięśni przywodzicieli całej tej grupy, to odsyłam Was do materiału właśnie, gdzie dokładnie dowiecie się, co tam się znajduje, jak tego dotykać, jak tego palpować itd., itd. A później wracamy do tego materiału i zajmiemy się pracą właśnie na przewodzicielach. Jeśli chodzi o całą grupę przewodzicieli, to jeśli chodzi o masaż, to jest ona troszeczkę pomijana. Bo jak masuje się przód uda, to się trochę zahacza o przewodziciele. Jak się masuje tył uda, to się trochę zahacza o przewodziciele. Natomiast same przewodziciele czasami warto potraktować indywidualnie, dlatego że dzięki takiej pracy możecie u swoich pacjentów zlikwidować dolegliwości bólowe stawu kolanowego, poprawić ruchomość tego stawu, wpłynąć bardzo fajnie na staw biodrowy, na miednicę i oczywiście na kręgosłup lędziowy. Bardzo dużo problemów właśnie kręgosłupa, miednicy, kolana czy stopy ma swój początek właśnie na niekoniecznie dobrze działających przewodzicielach. Jak mieliście na przykład osoby, które miały problemy z kręgosłupem lędziowym, to warto wziąć pod uwagę przewodziciele, dlatego że one wchodzą w skład tak zwanej taśmy głębokiej przedniej. Więc jest to bardzo ważna struktura stabilizacyjna naszego ciała, więc pamiętajcie o tym. Kręgosłup, miednica, przewodziciele to jest obszar, to są obszary, którymi się warto zainteresować przy bólach kręgosłupa lędziowego, które tak naprawdę ma aż tak dużo osób niestety. Więc tak, będziemy pracować z tym obszarem. Są to przewodziciele, które tworzą taki trójkąt. Będą tam takie mięśnie jak mięsień grzebieniowy, przywodziciel długi, przywodziciel krótki, przywodziciel wielki i mięsień smukły, czyli 5 mięśni przywodzicieli. Dodatkowo troszeczkę załapie się do naszej pracy mięsień półścięgnisty, który Wam za chwilkę pokażę, oraz mięsień krawiecki. Dlatego, że swoją pracę, jeśli chodzi o przywodziciele, warto zacząć od obszaru nawet poniżej kości płykcia bocznego, kości piszczelowej i udowej i być dokładnie na piszczeli i jest tu obszar tak zwanej gęsiej stopki. Gęsia stopka to jest taki przyczep mięśnia półścięgnistego, tworzącego tylną stronę uda, mięśnia smukłego i mięśnia krawieckiego. Bardzo często będziecie mogli spotkać osoby, które mają zapalenie gęsiej stopki albo kaletki nad gęsią stopką, więc warto wziąć pod uwagę ten obszar pracując z mięśniami przywodzicielami. Jak chcielibyście tą gęsią stopkę zlokalizować, to możecie poprosić pacjenta, żeby zgiął staw kolanowy, proszę o zgięcie, i tutaj w tym obszarze macie mięsień półścięgnisty. To jest taka żyłeczka, którą poczujecie bardzo wyraźnie, w prosty sposób można to znaleźć i po tej żyłeczce biegniecie, a nie jesteście w stanie jej wypalpować. I tutaj wiemy, że kończy się mięsień półścięgnisty, jest to przyczep gęsiej stopki. Więc nasz masaż zaczniemy od tego obszaru, więc będziemy kierować się do stawu kolanowego, a następnie w kierunku do kości łonowej. Dobra. Chyba warto zabrać się za robotę. Zaczynamy od gęsiej stopki i może na początku trochę jeszcze tego naszego preparatu wetrzemy, żeby ułatwić sobie robotę. I pamiętajcie o tym, żeby na mięśniach przewodzicielach pracować dość delikatnie. Jest to tkliwy, niekoniecznie specjalnie fajny obszar do masowania dla naszych pacjentów. Stąd będziemy musieli być troszeczkę bardziej wrażliwi niż na przedniej części uda, niż na tylnej części uda. Ok. Dobra. I tak, zaczynamy sobie od gęsiej stopki. Możemy sobie bardzo powoli wykonać ruchy głaskania, później rozcierania prostylinijnego, później rozcierania samego obszaru gęsiej stopki. I tutaj akurat u Moniki nie ma żadnego problemu, nie ma sztywności, nie ma twardości, nie jest to problematyczny obszar, stąd nie muszę specjalnie długo pracować. Potraktujcie to jako przyczep mięśnia, który możecie po prostu porozcierać, później poprawić ukrwienie tutaj. Jak sobie już to zrobimy, to zabieramy się za naszą grupę mięśniową, którą sobie fajnie pogłaszczemy. Konkretnie głęboko. Myślę, że dwa pasy, jedna ręka w kierunku właśnie kości łonowej, będąca blisko naszej przedniej części uda, druga ręka będąca po stronie bardziej tylnej, będąca w okolicy grupy kuszowo-ogniowej, spokojnie wystarczą i będziemy mogli rozpracować mięśnie przywodziciele dość konkretnie. Problem może być mięsień grzebieniowy, który jest krótkim mięśniem, który jest zlokalizowany dość głęboko w obszarze tak zwanego trójkąta udowego. Chyba jeśli chodzi o ten masaż, będziemy musieli sobie go odpuścić, bo rzeczywiście ten obszar jest dość głęboko położony i może być problem, żeby ten mięsień konkretnie i precyzyjnie rozpracować. Ok, możemy przejść do dość delikatnej
pracy przed ramieniem pamiętamy, żeby się specjalnie nie opierać, jest to tkliwy obszar. Ok, jak praca przed ramieniem będzie zbyt intensywna, to możecie sobie delikatnie tak samo zrobić takie dość konkretne, prostolinijne rozcieranie miękką pięścią. I później oczywiście przejdziemy sobie do pracy z rozcieraniem. I ja tutaj niekoniecznie proponuję Wam rozcieranie opuszkami palców, dlatego że fajnie byłoby zrobić to delikatnie, dużą powierzchnią ręki. Stąd zabierzemy się od razu za nasadę ręki i powoli sobie to porozcieramy nasadą ręki. Konkretna praca dużą powierzchnią. Ok. I ewentualnie, jak będziecie mieli duże udo do rozpracowania, to można się tutaj troszeczkę wspomagać pracą rozcieranie grzybykowe. Ok. Widzę, że nasze przewodziciele się fajnie rozluźniają. I przechodzimy do technik ugniatania. No nie jest specjalnie uchwycenie przewodzicieli. Możecie spróbować zrobić to właśnie ugniataniem podłużnym. Myślę, że w jednym pasie spokojnie Wam wystarczy, żebyście uchwycili wszystkie przewodziciele. Zamienimy ręce. Lewą też równie dobrze wychodzi nam to. Staracie się chwytać coś więcej oprócz powięzi powierzchownej i tkanki podskórnej, żeby też rzeczywiście mieć ten taki chwyt konkretny, gdzie chwycicie sporą ilość tkanki mięśniowej. Ok, możemy przejść do wyciskania. Potraktujemy sobie to w dwóch pasach, prawą ręką, bardziej górną część, lewą ręką bardziej dolną część. Dochodzimy maksymalnie daleko do kości ułnowej, ale żeby to było jeszcze komfortowe dla pacjenta. Ok. I tak naprawdę później możemy sobie wykonać techniki wstrząsania. I głaskanie. I ogólnie tak samo w przewodzicielach warto wziąć pod uwagę przegrody, które oddzielają nam przewodziciele od dwóch grup mięśniowych. Przewodziciele od mięśnia czworogłowego. I to już było w filmie, który był poświęcony właśnie pracy z przednią częścią uda, także odsyłam Was do niego, więc na pewno poradzicie sobie i w tej samej pozycji będziemy pracować właśnie z obszarem przegrody, która nam oddziela przewodziciele od mięśnia czworogłowego, ale mamy też drugą przegrodę, która będzie nam oddzielała właśnie przewodziciele od mięśni grupy kurczowo-ogniowej, a dokładnie od mięśnia półboniastego, półsięgnistego. Wystarczy poprosić pacjenta, że wykonał zgięcie w stawie kolanowym, ok, i tutaj czujemy, że napiął się mięsień półsięgnisty, półboniasty i wiemy, że rozluźni się na chwilkę jeszcze. Jeszcze raz? Ok. Wiemy, że te mięśnie się kończą tutaj, więc ta przegroda będzie w ten sposób przebiegała w kierunku do kości łonowej kulszowej. Ok. Więc rozluźnij się. Już wiem, że mogę sobie wejść powolutku. Głębokie rozcieranie prostolinijne tego obszaru. No tu już rzeczywiście warto było popracować. Jest troszeczkę sztywności, mniej więcej na środku naszej przegrody.
i ewentualnie bardzo wolne rozcieranie kciukiem tutaj też może być dobrym pomysłem. No otóż jesteśmy stosunkowo głęboko, więc nie przesadzamy z siłą. Robimy to stosunkowo delikatnie, tak, żeby po prostu pacjent nam nie chciał ze stołu uciec. Ok, więc mamy tu nasze dwie przegrody rozpracowane. Ostatnią rzeczą, którą sobie zrobimy po naszym końcowym głaskaniu, który nam zawsze kończy masażyk, to spróbujemy zająć się właśnie tym mięsiem grzebieniowym, który jest zlokalizowany na przestrzeni tak zwanego trójkąta udowego i tam też zatopimy sobie rączki i chwilę popracujemy. Ok, proszę, byś się położyła na plecki. Praca z mięsiem grzebieniowym, tak zwanym trójkącie udowym. Dobrze byłoby zgiąć nogę, delikatnie odwieźć i zrotować zewnętrznie. Fajnie użyć swojej nogi jako wałka. I teraz tak, żeby więcej zlokalizować obszar trójkąta udowego, już nie będziemy go aż tak mocno analizować tego obszaru, ale fajnie, żebyście wyczuli taką ścięgnistą strukturę. Jest to mięsień przywodziciel długi, jest to najbardziej wyczuwalny mięsień z grupy przywodzicieli właśnie w okolicy kości łonowej oraz korec brodowy przedni górny, jest to najbardziej wystający kostny punkt kości biodrowej. I teraz przecięcie tych dwóch punktów to jest właśnie trójkąt udowy mniej więcej. W tym obszarze mam trójkąt udowy i ja wiem, że będę musiał zatopić ręce pod więzadło pachwinowe. Jest to też bardzo łatwa do wyczucia struktura więzadłowa i tak naprawdę jak już się zatopicie tutaj, to w tym obszarze jest bardzo fajnie, ponieważ macie dostęp do olbrzymiej ilości naczyń. Oznacza to, że fajnie, bo możecie poprawić sytuację kończyny dolnej bardzo mocno, ale też oznacza to, że nie chcemy pracować tam zbyt głęboko, żeby nie skompresować żyły udowej, tętnicy udowej, nerwu udowego czy nerwu płciowo-udowego. I to oznacza, że jak poczujecie tętnienie pod palcem, to macie pod palcem tętnicę udową. To oznacza, że chcecie być pomiędzy tętnicą a tutaj naszą kością łonową, więc w tym obszarze będziemy chcieli porozcierać ten mięsień punktowo, wchodząc coraz głębiej przy każdym kole. I tu właśnie już macie mięsień grzebieniowy. Jakbyście prosili pacjenta, żeby wykonał ruch przywiedzenia mocno, to Wam się napnie taka konkretna mięśniowa struktura pod palcami. Będzie to właśnie mięsień grzebieniowy, który jest zginaczem, przywodzicielem i rotatorem wewnętrznym. I tak naprawdę tą naszą jedną techniką moglibyśmy rozpracować ten mięsień. Jakbyście chcieli popracować na bardziej rozciągniętym mięśniu, to możecie poprosić pacjenta, żeby ta noga mu opadła. Mniej więcej tak jak w terapeucie wiedzy wykonuje się test Patryka i sobie też, o, teraz na rozciągniętym mięśniu grzebieniowym troszeczkę popracować, czyli pomiędzy przywodzicielem długim a mięśniem krawieckim. I to by było na tyle. A to był film, który zakończył naszą przygodę z udem, ponieważ był i przód uda, i tył uda, i przywodziciele teraz, i zahaczyliśmy troszeczkę o trójkąt udowy, i był też dół podkolanowy, więc naprawdę konkretną robotę tutaj z tym udem zrobiliśmy. Dzięki za uwagę, oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału, do śledzenia naszego kanału, gdzie dwa razy w tygodniu pojawiają się różnego rodzaju filmy dotyczące właśnie masowania, palpowania, diagnostyki, pracy z pacjentami i szeroko pojętej fizjoterapii masażu. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się ciepło, hej!